Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy wciąż w Kozerkach, a jest ze mną tutaj w naszym studiu Marzena Malacka, psycholog i coach. Dzień dobry, Marzena. Dzień dobry, witam. Chciałem o tej twojej przestrzeni, o tym twoim świecie, który ma wpływ, jak rozmawiam z tenisistami i innymi sportowcami, na ich pracę, porozmawiać. Czym ty się dokładnie zajmujesz, z jakimi grupami pracujesz i jak ważne jest to w dzisiejszych czasach obszar? Ja myślę, że to nadal jest w Polsce jeszcze trochę niedoceniony obszar. Obszar taki mentalny, pracy psychologicznej z ludźmi, z dziećmi, z zawodnikami i w sporcie również. Ja się zajmuję, pracuję z dziećmi i z dorosłymi psychologicznie, ale również coachingowo w tematach komunikacji, motywacji, szukania swojej ścieżki zawodowej, pracy na zasobach i pracy z talentami. Mhm. Czy ten profil osób, z którymi się spotykasz, powiedzmy z każdym rokiem czy z każdą dekadą się zmienia, no bo świat wygląda inaczej, pewnie różnią się te bodźce, które dzisiaj dostajemy my wszyscy od tych, które dostawaliśmy 15-20 lat temu. Rozumiem, że trzeba być cały czas czujnym, że tak powiem, no bo nie da się jedną utartą ścieżką podążać przez rok po roku we wszystkich przypadkach. Na pewno się zmienia, bo tak jak powiedziałeś, zmienia się otoczenie, środowisko. Dzieci coraz częściej potrzebują, coraz szybciej potrzebują takiego wsparcia psychologicznego, ponieważ są przebodźcowane tym, co się dzieje dookoła. Odczuwamy to i my dorośli, i nasze dzieciaki po prostu niejednokrotnie sobie nie radzą z tym, co się dzisiaj dzieje i potrzebują takiej pomocy z zewnątrz. I zapotrzebowanie właśnie na takie wsparcie psychologiczne teraz jest ogromne, co widać nawet po szpitalach psychiatrycznych, gdzie jest za mało personelu, a dzieci potrzebujących jest ogromnie dużo. Takich, które mają problemy właśnie z depresją, próbami samobójczymi i na pewno to jest obszar, który nie jest jeszcze doopiekowany odpowiednio. Nie jest doopiekowany, ale tak jak powiedziałeś, coraz więcej się o tym mówi i podkreśla istotę, powiedzmy, sprawy. Ty zauważasz taką większą otwartość ludzi na tego rodzaju pomoc? Tak, na pewno tak i bardzo się z tego cieszę, dlatego że jeszcze kilkanaście lat temu przyznanie się do tego, że chodzę do psychologa było jakimś wstydem. Mm-hmm. Przyznanie się, że chodzę na terapię było jakąś ogromną odwagą. Ludzie bali się o tym mówić, ludzie to traktowali jako coś wstydliwego. Teraz coraz więcej osób, również publicznych, o tym mówi i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry kierunek, bo nie ma się czego wstydzić i tak jak złamiemy sobie rękę i idziemy do lekarza, tak w momencie, kiedy nie radzimy sobie z jakimiś emocjonalnymi problemami, możemy się zwrócić po pomoc do specjalisty i coraz częściej faktycznie to robimy i to przestaje być temat tabu i takie osoby nie są już stygmatyzowane jako osoby, z którymi jest coś nie tak, bo kiedyś tak się mówiło. Teraz chętniej sięgamy po pomoc taką psychologiczną, udajemy się do ekspertów i to jest bardzo dobry kierunek. Jesteśmy na kortach tenisowych. Tenis jest, pomimo tego, że dzisiaj rozgrywane były także mecze deblowe, sportem indywidualnym. Te obciążenia są inne niż w grupie, niż w zespole. No wszystko trzeba przyjąć na siebie czasami. I to, co dobre, i to, co niekoniecznie dobre. Jaka to jest grupa? Nie mówię o tenisistach, ale być może o ludziach, którzy te indywidualne takie sporty ogarniają, zajmują się nimi. Czym charakteryzuje się ta grupa ludzi? Bo mam wrażenie, tak rozmawiając z tenisistami, że coraz więcej osób potrzebuje właśnie takiej pomocy, konsultacji, spotkania, szuka tutaj tej przestrzeni, gdzie może się poprawić, gdzie może sobie kilka spraw ułatwić. No jak wiemy, tak naprawdę podczas jednego meczu toczą się dwie walki. Jedna to jest ta, która się toczy na korcie, a druga to jest ta, która się rozgrywa w naszej głowie. I zawodnik musi sobie poradzić zarówno z przeciwnikiem, którego ma przed sobą,
fizycznym przeciwnikiem na korcie, ale też swoim wewnętrznym, ze swoimi wewnętrznymi demonami, ze swoim wewnętrznym krytykiem, który bardzo często podpowiada nam niefajne rzeczy, że sobie nie poradzimy, że ktoś jest lepszy. Więc tak naprawdę ten obszar jest ogromny, bo to jest właśnie radzenie sobie z przekonaniami na temat tego, czy dam radę, czy nie dam. Radzenie sobie ze swoją motywacją, która bywa różna, bo ona nie jest stała, ona faluje. Czasami mamy większą motywację, czasami mniejszą, czasami mamy lepszy dzień, gorszy. Więc jakby tych obszarów do zaopiekowania i przed, i w trakcie, i po meczu jest naprawdę, naprawdę wiele. Czy chociażby kontrola emocji, o której nie wspominałam. Jeżeli my się nie nauczymy kontrolować emocji, to jest trudniej nam radzić sobie w jakichś takich sytuacjach bardziej wymagających. Więc to jest obszar, którym się zajmuje właśnie psychologia. Pracujesz także z osobami młodymi, dużo młodszymi ode mnie, które wchodzą czy myślą o tym, żeby wejść do sportu zawodowego, które gdzieś tam szukają swojej ścieżki, chociażby do takich turniejów czy rozgrywek, jak ten, podczas którego się spotykamy. To może im ułatwić, powiedzmy, tę drogę. I jak wcześnie, czy to jest sprawa mocno indywidualna, bo może tak też być, jak wcześnie warto takim tematem się zainteresować, no bo nie trzeba wychodzić daleko. Tutaj na kortach grają także dzieci i każdy z nich ma swoje ambicje, cele rodziców. Czasami ten poziom emocji jest dosyć wysoki w wielu obszarach. Tak, dobrze powiedziałeś rodziców. Czasami cele rodziców komplikują nam sprawę, bo emocje rodziców bardzo się odbijają na dzieciach i o tym też warto pamiętać, że my jako rodzice dajemy przykład naszym dzieciom tego, jak sobie radzić z trudnościami, tego jak sobie radzić z różnymi sytuacjami, jak działać w sytuacjach stresowych. I tak, i rodzic to jest bardzo, bardzo szeroki temat i ma ogromny wpływ na zachowanie dzieci, bo daje im przykład po prostu. Dzieci się uczą w ten sposób, odzwierciedlają ich zachowanie. Także tym tematem też, też należy fajnie się zajmować i fajnie uświadamiać rodziców, jak ogromny wpływ mają ich emocje na emocje dzieci. Jest tak czasami, ja wiem, że w twojej branży no, istnieje coś takiego jak tajemnica zawodowa, ale rozumiem, że jest czasami tak, że troszeczkę trzeba poukładać sobie te priorytety, cele i wytłumaczyć specyfikę, powiedzmy, działania, czy jakieś swoje sugestie najpierw rodzicowi, a później przejść do działania z tym rzeczywistym klientem. Mówimy aktualnie teraz, mam na myśli dziecko. No bardzo często jest tak, że tak naprawdę głównej pracy potrzebuje rodzic, a nie dziecko. Pewnie chodzi o to, żeby wszyscy grali w jednym zespole. Żeby wszyscy grali w jednym zespole, tak, żeby każdy znał swoją rolę też, bo czasami jest tak, że rodzic chce wejść w rolę trenera na przykład, co się nie powinno dziać. Czasami jest tak, że rodzic reaguje w sposób nie do końca wspierający na porażki dziecka na korcie, na to, jak ono przegrywa, co mówi później w domu, jak reaguje podczas meczu. I to są takie rzeczy, które dzieciom bardzo potrafią utrudniać albo potrafią je bardzo wspierać, właśnie w zależności od tej postawy rodzicielskiej. Dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia i tego, żeby wszyscy słuchali dobrych rad i żeby wszyscy właśnie grali w jednej drużynie. To ja tylko sprostuję, że może nie chodzi o to, żeby dawać rady, tylko żeby faktycznie mieć świadomość swoich reakcji i tego, jakie one mają wpływ na nasze dzieci i przyglądać się temu i po prostu nad tym pracować. Tego życzę tobie, tego życzę wam, rodzice. Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.